Zawirowania reprywatyzacyjne w dobie przemian społecznych. Dlaczego obcy mają nam czegokolwiek zabraniać, skoro to my znamy się najlepiej na wszystkim? Hajda na sędziów. Niech lud wymierzy im sprawiedliwość. Brzmi znajomo? Zapraszam do lektury Pana Tadeusza. Polska książka nad książkami rozpoczyna się inwokacją do Litwy która tak naprawdę była przebraną Wielkopolską, w której to Mickiewicz przebalował całe powstanie listopadowe, i Kac po tej imprezie ciążył na całą jego biografię, i ślady tego Kaca również możemy dostrzec w panu Tadeuszu Wielkopolską, czyli tak naprawdę wówczas Prusami. Ale co tak naprawdę dostajemy? Za Norwidę można powiedzieć, że Pan Tadeusz to poemat arcynarodowy, w którym jedyną figurą serio jest Żyd. Reszta to safanduły, gawędziarze, awanturnicy i facecjoniści. I kobiet narodowych dwie – metresa moskiewska i pensjonarka. Wszyscy się kłócą, polują, za grzybami chodzą i czekają, aż im Francuz przyjdzie i ojczyznę wyzwoli. Czy się zgadzam? Niezupełnie. W Panu Tadeuszu jest ogrom wątków, które i do dzisiaj budzą nasze emocje. Chociaż jako przykład weźmy dialog Metresy Moskiewskiej, czyli Telimeny, z braćmi szlachtą o zakazie polowania, czasowym zakazie polowania, który wprowadził car w Rosji. Co na to odpowiada brać szlachecka? Nikt nie będzie nam mówił, kiedy można, kiedy nie można polować. Nikt nie będzie nam zamykał broni na klucz. Brzmi znajomo? Jedziemy dalej. Co jest główną osią sporu? Główną osią sporu jest reprywatyzacja zamku Choreszków. Jacek Sopica niby nie chciał zabić swojego przyjaciela Choreszki, ale tak jakoś wyszło. Jak na człowieka honoru przystało, trochę popłakał, pomarudził, ale gdy skapnął mu zamek, przyjął podarunek i dodatkowo przepisał go na żonę, w tym wypadku akurat na brata, po to, żeby utrudnić późniejszy proces rewindykacji. Niezły filut bez L. Panu Tadeuszu mamy wiele elementów wskazujących na gospodarność sędziego, brata Jacka Soplicy, ale wiemy również, że Jacek Soplica był gołodupcem z wąsami, który nie miał szans u Ewy Choryszkówny. I z kolei jego brat już jest bardzo majętny, skoro na jego majątku orzeć mógł się cały zaścianek, a jak wiemy, nie spodziewał się gości. I... Możemy domniemywać, że ten majątek pojawił się wskutek przemian związanych z upadkiem I Rzeczpospolitej. Wiele się mówi o przemianie Jacka Soplicy w Robaka. Dla mnie był on konsekwentnie głupi i jako Jacek Soplica, i jako Robak, a ta przemiana to jest tak naprawdę przebranie. I postaram się teraz na kilku przykładach udowodnić, dlaczego tak uważam. Zastanówmy się nad kluczową dla całej akcji sceną. Choreszko broni się na zamku, broni resztek pierwszej RP, a Soplica przechadza się jak turysta, zaglądając, obserwując, co tam się dzieje. Gdyby był patriotą, razem z Choreszką paliłby z ganku do Rosjan. Jednak on, jak turysta, przechadza się z zaciekawieniem, oglądając rozwój wydarzeń. Kiedy Choreszko już jest bliski zwycięstwa, Soplica pali do niego i oczywiście trafia. Sam fakt nieuczestniczenia w obronie zamku jest dowodem na to, że Soplica nie był prawdziwym patriotą. On powinien był strzelać razem, ramię w ramię z Choreszką i bronić, bronić e, Rzeczpospolitej. Soplica nie był inteligentny i daje temu liczne dowody w toku e, akcji. Popatrzmy na jego relacje z Choreszką. Soplica był przekonany, że łączą ich relacje partnerskie podczas gdy w rzeczywistości były to relacje, relacje klienckie. Choreszko wysługiwał się Soplicą, potrzebował jego kresek, by przepychać korzystne dla siebie rozwiązania, czy na sejmikach, czy w sejmie. Później z kolei Soplica był zbyt dumny, by starać się o rękę swojej ukochanej córki Choreszki. I nie tyle, że bał się odmowy czy czerniny, bał się, że będzie uznany za śmiesznego przez współbraci szlachtę. Czyli ten wielki patriota, emisariusz, bojownik o wolność, bał się bycia śmiesznym. I to jest właśnie jego największa tragedia. Jacy byli gospodarze z copliców? Nie wiemy. Wiemy tylko jedno. Dostali od konfederatów, czyli powiedzmy takiej Rzeczpospolitej ówczesnej, dostali zamek pod opiekę. Spór kilkanaście lat później toczy się już o jego ruiny. Przejdźmy teraz do Gerwazego. Gerwazy z kolei, jakimś dziwnym, dziwną logiką, upodobał sobie hrabiego jako swojego faworyta i w ogóle nie zwracał uwagi na Zosie, która była bezpośrednią potomkinią Ewy Choreszkówny. I możemy się zastanowić, jaka więź łączyła Gerwazego z hrabią. Czy to była przyjaźń, czy to było. Soplicowie to zaprawdę dziwna rodzina. Bawią się nie na swoim. Sędzia nie poznaje brata. Tadeusz, syn księdza, nie rozpoznaje ojca, a gdy go wreszcie odzyskuje, ten ma go gdzieś i na łożu śmierci rozmawia z Gerwazym, swym odwiecznym wrogiem. Byle tylko obcy mógł zaświadczyć o jego przemianie. Ważniejsze dla niego było, co ludzie powiedzą, niż prawdziwa troska o własną rodzinę. Ksiądz Robak podgląda nocne wypady syna do podstarzałej Telimeny. Niby jest przeciwko, ale nic właściwie z tym nie robi. Następnego dnia nastręcza mu Zosie i. Plan jest taki, że poprzez małżeństwo Tadeusza z Zosią pogodzi zwaśnione strony i zamknie raz na zawsze spór sądowy między rodziną sopliców i choreszków. Przy czym pomija jeden bardzo ważny fakt, że kobiety wówczas nie, nie dziedziczyły i tak naprawdę spór sądowy nadal mógł się toczyć. To miał większe prawa do zamku? Hrabia, który był kulturowo obcy, właściwie w żaden sposób nie związany z rodziną, nie znał jej dziejów, nie znał, nie wiedział co to za zamek, jaka historia się z nim wiąże. Yy, właściwie on nie powinien rościć sobie żadnych praw do tego zamku. Sędzia znał lepiej to miejsce, wiedział dokładnie co się stało, jakie koleje losu wiążą się z tym miejscem, ale również on nie miał żadnego umocowania prawnego i próbował przez zasiedzenie zawłaszczyć tę, tę posiadłość. I ten konflikt obrazuje słabość ówczesnego aparatu państwowego i pokazuje, że tak naprawdę łatwo było wówczas znaleźć siódmą wodę po kisielu, która mogłaby sobie rościć prawa do, do danej nieruchomości. I dzisiaj byłoby to niemożliwe, chciałoby się powiedzieć, ale niestety jest to smutny żart. Cały ten burdel odbywa się więc na cudzym. I nawet nie, że ale między sobą przez lata nie potrafili dojść do porozumienia. Wreszcie zniecierpliwione Gerwazy zwołuje osiłków tempaków za ścianka i przekonuje ich, że trzeba dowalić sędziemu. Ci na wieść o tym, że można dowalić sędziemu, ożreć się za jego, ruszają chętnie i przech przechodzą do dzieła. Mam wrażenie, że od wielu, wielu lat na hasło dowalić sędziom można zebrać bardzo liczną gawiedź o nieskomplikowanej konstytucji mentalnej. Jest wśród gawiedzi Maciek nad Maćkami, senior mający posłuch, który odwołuje się do rozsądku szlachty i to jest właśnie jego kluczowy błąd, bo nie da się odwoływać do czegoś, co nie istnieje. Ruszyli na Soplicowo. Po krótkiej zadymie opanowali spichlerze spiżarnie i polegli w nierównej walce z alkoholem. Rankiem domowników oswobodzili Rosjanie. I teraz wszyscy nagle hurmem na Rosjan. Bo czemu nie? I pojawia się pierwsze ważne pytanie: kto wezwał Rosjan? W poemacie narodowym nie może być zdrajców, więc Mickiewicz mówi nie wprost, że te oddziały, czy oddział, e, przejeżdżał sobie nieopodal rankiem w pełnym rynsztunku na grzyby. Odnoszę wrażenie, że właśnie w ten sposób dochodziło do powstań narodowych w oparach porannego kaca, kiedy nie można było znaleźć łatwego sposobu pogodzenia się, no bo kto pierwszy wyciągnie rękę, kto pierwszy będzie fają. E, więc ułatwiało, więc znalezienie wspólne, wspólnego wroga ułatwiało niejako pogodzenie się. Co to jest zajazd i dlaczego właściwie zajazd w panu Tadeuszu był nielegalny? Wstyd się przyznać, ale pierwsza RP. Nie miała skutecznego aparatu administracyjnego, i wyroki sądowe realizowane były w ten sposób, że e, jedna ze stron, która wygrała proces, brała taki wyrok i zwoływała lokalnych osiłków, następnie ruszała na miejsce, wyegzekwować wyrok. Przypomina to bardziej państwo mafijne, czy Kargula i Pawlaka z granatami. W panu Tadeuszu, jak wiemy, nie, zajazd jeszcze nie mógł się odbyć, ponieważ nie było wyroku sądowego. Jest to niejako zajazd wyprzedzający i dlatego nielegalny. Ok, załóżmy, że nie dochodzi do tego burdelu w sielankowym obrazku, nie ma zajazdu. Robak nadal knuje, spiskuje, werbuje zaściankowych, a na czele, przy, na, na czele powstania ma stanąć sędzia, militarny laik i właściwie ignorant wojskowy ma dowodzić czeredom niezdyscyplinowanych, niezdyscyplinowanych anonimowych alkoholików, a na przeciwnik stanie profesjonalna, super wyszkolona i liczna armia rosyjska, która jeszcze ma do pomocy armię pruską. Sukces w jakiejkolwiek konstelacji był po prostu niemożliwy. Dodatkowo... Jacek Soplica. Przypominał mi trochę człowieka, który obstawia na zwycięstwo Legii Warszawa w Lidze Mistrzów i opisuje już profity z tego zwycięstwa bratu. Mamy właśnie taką rozmowę Jacka Soplicy z sędzią, którym pokazuje mu, jakie korzyści odniosą, jeśli to powstanie dojdzie do skutku. mieli profesjonalną armię. I te wszystkie kropidła, montewki, brzytewki i inni członkowie AA, owszem, oni w trakcie e, karczemnej burdy mogli komuś przewietrzyć uzębienie, ale w trakcie walk to była bezładna chłota, która sama sobie wchodziła w drogę. To wszystko podszminkowane jest postacią Tadeusza Kościuszki, od którego imienia poemat wziął tytuł. Kościuszko był to z wiel wielki Zwolennik i orędownik uwolnienia chłopów, niestety w rzeczywistości ani w utworze nikt się do tego nie garnął. Mickiewicz, by ta kwestia nie namieszała mu w fabule, przesunął ten problem na sam koniec, i właściwie po, warstwa uciskana poza kawiarką nie pojawia się w ogóle w panu Tadeuszu. Zosia mówi więc: Jesteście, jesteście wolni. Na jakiej zasadzie miałoby się to odbyć? Nie wiemy. Czy wykup? Po jakiej cenie? A może sędzia sam rozparcelowałby z własnej woli dopiero co zdobyty majątek? Jest to również wątpliwe. Czyli tak naprawdę ta scena ma trochę taką wymowę i żyli długo i szczęśliwie. Nie wiemy żadnych konkretów, bo po prostu nie było chęci uwolnienia wówczas chłopów. I tak naprawdę Zosia mówi: Jesteście wolni i wypieprzajcie ze sceny. Pan Tadeusz powstał. Z konkretnej potrzeby historycznej, by pogodzić zwaśnione strony po nieudanym powstaniu listopadowym. Mickiewiczowi jednak wyszedł Barłuk, rozgardiaż. By zamknąć niejako klamrą i uspokoić te wszystkie konflikty fabularne, Mickiewicz sztucznie dokleja trzy śluby, które mają pogodzić wszystkie zwaśnione strony. I te, te śluby są sztuczne na zasadzie. Deus Ex Machina. To one nie pasują w ogóle do fabuły i pokazują, że te kopanie kretów, walki są prawdziwe, a rozwiązanie jest sztuczne. I tak naprawdę Mickiewicz mówi Emigracji: Drodzy panowie, więcej seksu. Może to wam troszeczkę ochłodzi głowę. Jeśli podobał ci się ten filmik, daj proszę łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał i zapraszam cię do oglądania kolejnych odcinków.